końcu mogę Wam opowiedzieć o mojej miłości do włoskich klimatów, o tym, jak rozpoczynam każdy dzień i który z zapachów zawsze, ale to zawsze poprawia mi nastrój. Ulala! Ulala! O tym, że testujemy w redakcji od jakiegoś czasu Express DeLonghi, mówiliśmy Wam wielokroć na Instagramie. I ku naszemu zdziwieniu okazało się, że mnóstwo z naszych czytelników to kawosze, tak jak ja. I to przez duże K. Nie wiedziałam, że wśród naszych czytelników i widzów jest tak dużo wielbicieli samej kawy i Włoch. Bo mam wrażenie, że jedno z drugim często idzie w parze. Włosi wiadomo, przepiękne krajobrazy, dobra, zaraźliwa energia, no i kawa, najlepsza na świecie. Ten dzisiejszy odcinek jest więc dla nas czystą przyjemnością. Przepiękny aromat w tle, i to właśnie o tym zapachu mówiłam, że zawsze poprawia mi nastrój. Włoski ekspres, marki uchodzącej w świecie za lidera, w końcu Włosi są uważani na świecie za ekspertów, jeśli chodzi o kawę, oraz rozwiązania, które kawosze i poszukujący jakości na pewno docenią, o których za chwilę Wam opowiem. Naszym bohaterem jest dziś ekspres Dynamica Plus DeLonghi. Ekspres, który oprócz niezawodności charakteryzuje się również bardzo łatwym, intuicyjnym wręcz sposobem obsługi. Co my tu mamy? W pełni dotykowy i kolorowy wyświetlacz, automatyczny system spieniania mleka latte crema, termiczną karafkę z podwójnymi ściankami dla zapewnienia idealnej temperatury mleka przez dłuższy czas. Wyjmowany i co ważne od frontu zbiornik na wodę. Funkcję Moja Kawa, zapamiętującą preferencje wielkości i intensywności napoju i bardzo szeroki wybór, jeśli chodzi o przygotowanie napojów. Widzicie w tej chwili na tablicy bocznej te wszystkie możliwości. Zawsze świeżą kawę, bo ekspres sam mieli ziarna tuż przed przygotowaniem, a kawa zaś znajduje się w szczelnym pojemniku. Ale to nie wszystko, bo tak naprawdę powinnam zacząć od aspektu jakości, o którym my tak często na Greencanu mówimy. I w tym przypadku znalazłam dla Was również bardzo mocno jakościowe elementy, choćby taki, że sercem tego ekspresu jest porządny, stalowy, żarnowy młynek z 13-stopniową regulacją, by zapewnić odpowiednie zmielenie ziaren w zależności od ich gatunku i oczekiwanego rezultatu. Wiem, że dla wielu z Was bardzo liczy się wygląd sprzętu, żeby miał piękną linię, był świetnie zaprojektowany, jak nasz DeLonghi Dynamica. Dla mnie również to jest bardzo ważne, ale jednak ja jeszcze bardzo dokładnie sprawdzam jego wnętrze. Techniczne czy nowatorskie wręcz rozwiązania, no i trwałość. Skoro wspomniałam o dobrych rozwiązaniach, to spójrzcie na system mleczny, który tu znajdziemy. Elegancka, prosta karafka z podwójnymi termicznymi ściankami, która po pierwsze pozwala na długie trzymanie temperatury mleka, ale po drugie niezwykle łatwo się ją demontuje i można na przykład od razu włożyć do lodówki. Po trzecie, to, że jest na zewnątrz ekspresu i jest oddzielnym jego elementem spieniającym mleko poza, daje nam realne poczucie higieny. Koniec z rurkami wkładanymi do kartonu. Karafka jest tak łatwa w obsłudze i czyszczeniu, że robienie kaw mlecznych z jej użyciem to jest czysta przyjemność. Wybieramy kawę, na jaką mamy ochotę, przekręcamy pokrętło karafki na podpowiedzianą pozycję i gotowe. Po zrobieniu mleka przekręcamy na klin na karafce. Karafkę odłączamy i wstawiamy do lodówki. Idealnie spienione mleko, także roślinne. Wysoka, sztywna i gęsta pianka, a pod nią aksamitny napój. Tak powinna wyglądać kawa marzeń. Ale oprócz samej kawy, ja mam jeszcze oczekiwania co do kwestii czyszczenia, bo jak wiecie, lubię rozwiązania, które ułatwiają życie. Proste, praktyczne i intuicyjne. Mamy tu takie? Oczywiście. Na pewno docenicie wyjmowany od frontu zbiornik na wodę. To świetne rozwiązanie dla tych z nas, którzy ekspres stawiają na przykład przy ścianie. Po prostu można go zabudować. Docenicie również wyjmowaną tackę ociekową z elementami, które bardzo łatwo myje się w zmywarce, wyjmowany bezprzewodowy i także łatwy w czyszczeniu system zaparzający i automatyczny program płukania, czyszczenia oraz odkamieniania. Nie wiem jak Wy, ale ja z otwartymi ramionami przyjmuję rozwiązania zdejmujące mi pewne kwestie z głowy. Wiem, że sporo z Was zwraca także uwagę, czy konkretne sprzęty są kompatybilne na przykład z aplikacjami i w ogóle jakie rozwiązania mobilne można w nich wykorzystać. W przypadku ekspresu Dynamica Plus mamy do dyspozycji aplikację na telefon, za pomocą której możemy dokonać swoich osobistych ustawień oraz przygotować kawę. Markę DeLonghi darzę ogromnym sentymentem, bo to był pierwszy porządny ekspres w naszym małżeństwie, który zresztą dostaliśmy jako prezent ślubny.
i który nieprzerwanie od kilkunastu lat do dziś działa bez zarzutu. I choć dziś ze względu na wygodę wybieram ekspres automatyczny, tamten był kolbowy, to jednak patrząc na niego upewniam się tylko, że jakość w aspekcie wyboru ekspresu jest tym czynnikiem, który ma kluczowe znaczenie. Zaraz potem szukam wyróżników, które czynią dany sprzęt po prostu wyjątkowym. I teraz, podsumowując naszą opowieść o De'Longhi Dynamica, przychodzi mi na myśl jedno słowo, które bardzo trafnie zobrazuje moją opinię na temat tego ekspresu. Intuicja to po prostu świetnie przemyślana, wysokiej jakości i bardzo łatwa w obsłudze maszyna, dzięki której dzień w dzień będziemy mogli napić się prawdziwie włoskiej kawy. A zakładam, że nie tylko ja lubię być rano profesjonalnym baristą, bo owszem, każdy mój dzień zaczynam tak samo od aromatycznego cappuccino. Jak zwykle pod spodem w opisie filmu będziecie mieli wszystkie przydatne linki, ale nie powiem Wam do widzenia, a arrivederci! Albo w rejonach Toskanii, albo u nas w redakcji przy prawdziwej, pysznej włoskiej kawie.